online digital map. And I will go through this whole presentation and business listings into maps for Poland. This is another topic that will but really work with local engineers to Nie spekulujemy na temat jakości innych produktów. Uważamy, że Google oferuje coś, co wychodzi poza zwykłą mapę cyfrową. Pozwalamy naszym użytkownikom dodawać content, dodawać zdjęcia i filmy między innymi do tego, co zawiera mapa cyfrowa. Uważamy, że konkurencja jest rzeczą zdrową, ponieważ to właśnie konkurencja wzmacnia innowacyjność pewnych produktów i tym się kierujemy w Google. To, która funkcja jest najważniejsza, zależy oczywiście od sposobu korzystania z Google Maps. Dla użytkowników indywidualnych być może najważniejsza jest prosta funkcja wyszukiwania adresów. Liczy się również funkcja wyszukiwania przedsiębiorstw, firm na mapie po ich adresach. Dla użytkowników bardziej profesjonalnych interfejsy API, o których mówili nasi trzej partnerzy, które to interfejsy potrafią wzbogacić zawartość Google Maps. No i oczywiście zastosowania mobilne, czyli Google Maps dla urządzeń mobilnych. Google Maps dla urządzeń mobilnych będzie działało w Polsce od razu. Nawiązaliśmy współpracę z dwoma partnerami, z dwoma operatorami sieciowymi, ale oczywiście użytkownicy będą mogli wczytać sobie program Google Maps dla urządzeń mobilnych sami i korzystać z nich już od jutra. Nie chodziło tylko tutaj o przetłumaczenie interfejsu. Był to ogromny wysiłek, ponieważ staraliśmy się do Google Maps dla Polski podwiązać dane, które oferuje firma PPWK, żeby wzbogacić je lokalnym kontentem. Ponadto dzisiaj wprowadzamy Google Maps dla Polski w życie, ale oczywiście to nie koniec. Będziemy starali się nadal ten produkt udoskonalać dla rynku polskiego. Pracujemy jak zwykle nad dużo ilością produktów. Jeśli Pan się orientuje, na tych produktów Google ma dość dużo. I Google ma taką filozofię, że lokalizuje produkty zgodnie z potrzebą rynku. W tej chwili pracujemy oczywiście nad kilkoma produktami, które są w jakimś tam roadmapie produktowej Google. To się dzieje nie tylko dla Polski, ale również dla kilkunastu krajów w Europie. Natomiast nie mogę ujawnić, jakie są to produkty. No, gdyż będziemy ogłaszać je w momencie wejścia na rynek. Tak naprawdę reklamy już są oferowane w Stanach Zjednoczonych na YouTubie. Nasi klienci mogą już z nich korzystać, klienci YouTube'a. I prowadzimy testy reklam w tej chwili w Wielkiej Brytanii. No, oczywiście obserwujemy, jak działają te reklamy, które reklamy się przyjmą, testujemy kilka rodzajów tych reklam. No i w momencie, kiedy stwierdzimy, że rzeczywiście te reklamy są na odpowiednim poziomie, znowu zapadnie decyzja, żeby ten produkt oferować w innych rynkach. Ale na jakiej to będzie zasadzie? Czy to każdy użytkownik będzie mógł sobie wprowadzić reklamę? Czy to będzie będą narzucane przez YouTube? Jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób, tak jak każda nasza reklama, czyli reklama powiązana w jakiś sposób z treścią i nie narzucająca się użytkownikowi końcowemu. Powiązanie z treścią, nie narzucenie się użytkownikowi. To najlepiej działa u nas, jeśli Pan spojrzy na wyniki wyszukiwania, w jaki sposób te reklamy są powiązane z wyszukiwaniem treści. To jest to pewnie, w którą stronę idziemy. Natomiast tak jak powiedziałem, testujemy różne warianty i patrzymy, gdzie ten użytkownik najlepiej ocenia tę reklamę. Jaka będzie polityka Google wobec przyjęcia Yahoo przez Microsoft? Polityka Google w zakresie przyjęcia... No bo to już będzie wtedy siła, duża konkurencja. Wie Pan co... Google jest zawsze otwarty, zawsze to mówił, że konkurencja na rynku jest tym efektem, który pomaga tak naprawdę użytkownikowi wybierać najlepsze rozwiązania i również pozwala rozwijać się Google'owi. Trudno mi komentować, czy to połączenie dojdzie do skutku, czy nie. No, trudno powiedzieć. Natomiast tak mówię, no, zawsze patrzymy na konkurencję w ten sposób, że ta konkurencja pomaga nam się rozwijać, pomaga również użytkownikom wybrać lepsze produkty. Mamy nadzieję, że wybiorą nasze produkty.